Nazywam się Władysław Jagiełło. W latach 1386-1434 rządziłem Polską jako król. Kiedy spacerowałem po lesie i słuchałem śpiewu słowików, rozchorowałem się. I przez to zmarłem. Na łożu śmierci przed oczami zaczęły przelatywać mi fragmenty mojego życia. Wziąłem moje dowództwo w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. Wspólne rządy z moją żoną Jadwigą. Oraz oczywiście moja koronacja 4 marca 1386 roku w katedrze na Wawelu.